Cześć, jestem Kajtek. Macie jakieś puszki? Witamy was, wesołych świąt! Siaczku! Hej, skarbie! Smarkacz! Leszczu! Wiem, że mówiliście, żeby nic nie przywozić, ale nie chciałam być niegrzeczna i pojawić się z pustymi rękoma. O, proszę! Z pewnością uda nam się zmieścić jeszcze jedno małe danko. Dobra, wypakowujcie, chłopcy! Nie martw się, skarbie, nie ma mowy, żeby im się udało przebić twoje dania. Dobry, to jest prosie narożnie. Gdzie je dać? Do kuchni. Jejku, tylko popatrzcie! Ależ tu świątecznie, pani Rito. No wiesz, Robercie, u Harmi Domskich świętuje się na całego. Całkiem ładne te supermarketowe dekoracje, Rito. Lecz ja, jako profesjonalna artystka, preferuję własnoręczne dzieła. Umieściłaś nas z Robertem w jednym strączku. To urocze! I przestrzeń staje się bardziej osobista. Przepiękne! Kolacja! Haniu, Robercie, zostawiliśmy wam miejsca! Nie, myśmy wam zostawili! To może usiądziemy po środku. Proszę, spróbujcie mojego nadzienia do indyka, zasmakuje wam. Najpierw spróbujcie moich naleśniczków, dodałam ekstra przypraw. Ekstra przypraw urocze. Oni nie chcą na ostro, chcą na słodko. Proszę dzieci, spróbujcie mojego pire ziemniaczanego z pianką. A skąd wiesz, czego oni chcą? Ewidentnie mają ochotę na moją domową pastę z indyczego mięsa. Chciałabym znieść toast. Haniu, Robercie, chcę wam powiedzieć, jak wiele to dla nas znaczy, że jesteście tu dziś z nami. Nie wiem, czy dam radę to przetrwać. O, mamuś. Przepraszam, jeśli mogę. Z pewnością to dla was wiele znaczy, Rito, ale z całym szacunkiem dla nas znaczy więcej. Widzisz, Hektorze, to raczej nieprawdopodobne, bo dla nas to więcej nic nie znaczy. Jasne? To prawda? Coś podobnego. Tak, to zapomnijcie prawda. Zapomnijcie o to, Aście. Znacznie lepiej to samo wyrażę muzyką. Kochamy Roberta i Hanie bardziej niż cokolwiek na świecie. Rodzina! Ups. Jak śmiałeś! Opanujcie swoje dzieci! W tym domu nie da się bezpiecznie spędzić świąt! Jeśli wam się nie podoba, w każdej chwili możecie wyjść. Ty nie, Robercie, ty możesz zostać. O to wam chodzi, nieprawdaż? Chcecie ukraść naszego drogiego Roberta! Ho, ho, ho! Jakbyście wy nie próbowali nam podprowadzić naszej Hani! Ale wiecie co? To się wam nie uda! Hej, hej, proszę, przestańcie! Nie co ktoś miałby chcieć spędzać tutaj święta, dławiąc się wysuszonym ptaszyskiem? Gęś indołąb jest przepyszny. Może problem leży w waszym glutowatym sosie. Czy ktoś prosił o sos? Nie, na to nie zasłuży. Zwarcie, 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 zwarcie. Och, mój obraz! Dosyć tego! Znam sposób, żeby to załagodzić. Tak! Walka wręcz! Do boju! Nie! Zapytajmy Hanie i Roberta, gdzie oni woleliby spędzić święto. A gdzie oni poszli? Przepraszamy, że zachowywaliśmy się tak dziecinnie. My też przepraszamy, tylko tak ciężko jest wypuścić własne dziecko. Wiecie co? To wy powinniście dostać Hanie i Roberta. No, szczerze mówiąc, nie zrobiliśmy nic, by na to zasłużyć. Powinni spędzić je z wami. Hej, ja mam niezły pomysł. Może tak co roku rotacyjnie, co? I docencie, jakie przepyszne hot dogi dzisiaj z rabacikiem sprzedaję. 40% drożej. Dla nas bomba! Fajnie, że rozwiązaliśmy problem na przyszłość, ale co z tymi świętami? Zdycham z głodu! Mamy tu hot dogi, ziarna słonecznika i multum przeterminowanych przekąsek. Może zrobimy sobie kolację tutaj? Jestem za! Ja też! Moglibyśmy tu trochę przyozdobić. W samochodzie zostały mi resztki dekoracji. Pomogę ci. Jak sądzisz, skarbie? Super święto dziękczynienia? Dosłownie najlepsze jak dotąd. Dzięki, misiaczku. Toast! Za świąteczne tradycje! Stare i nowe! Za zdrowie! No i gdzie masz bilety? Jak mówiłem! Rozalka!
Nie do wiary, że na dnie butelki był jeszcze trzeci bilet. No wiem, nie? Miałam super fart. Okej, wchodźcie już. Widzimy się w środku. Okej, włazisz. Będziesz zadem. Co? Gdzie jest mój bilet? To jest twój bilet. Halloweenowy strój krówki mleczki Roberta. W nim luzacko wejdziemy wejściem dla pracowników. Mówiłeś, że znasz tu gościa. Bo znam. Ja jestem gość. Nie... Nie ma mowy. Spoko! Zostań se za bramą, gdy twoi kumple będą się tam bawić. Stój! Niech będzie, ale zadem jesteś ty. Widzisz? Mówiłem? To łatwizna. Zrzućmy ten kostium. Ej ty, ani kroku! O rety, nie do wiary, że już nas nakryli. Wyluzuj, bądź jak krowa. Spóźniasz się na zmiany, krówko mleczna. Chodź, odprowadzę cię na pastwisko. Co takiego? Nie pękaj! Widziałem mleczkę 100 razy. Zwykle tylko tam sterczy. Przecież to nie trudne. Nabrałam szacunku do mleczki. Tu przynajmniej siedzimy. A! Czekaj, to Iga z Hirkiem. Niech to, a było tak blisko. Tym razem trafię. Iga, jak mogłaś? Też słyszałeś Rozalkę? Proszę, powiedz, że to już koniec. Ej, mleczko! O, nie znowu. Pora na wielkie show! Wielkie show? Uwaga, dzieci! Kto chce zobaczyć mleczkę wystrzeloną z armaty? Ale czad! Rozwinęli się od mojej poprzedniej wizyty. I co my teraz zrobimy? Lecz najpierw świński taniec! Rozalka nie odpisuje na SMS-y. Czemu wciąż jej nie ma? Zadzwonię do niej. Zabawne. Zdawało mi się, że słyszę telefon Rozalki z krówki mleczki. Radar psia psiułki chyba dałby mi znać, gdyby Rozalka została krową. Masz, na dowód. Rozalka została krową? Rozalko, co ty tam robisz? Później ci wyjaśnię, tylko nas stąd wydostań. Nas? Karol w krowie! Szybko, pomóż ciągnąć! A teraz moment, na który wszyscy czekali! Ale co z Karolem? Tak, nadal w krowie! Odpalamy za 3, 2, 1! Ognia! Akurat całkiem fajnie! Marzenia się spełniają! Bierzemy Karola i spadamy. Stać, wy tam! Wypadź stąd i wstydźcie się! Strasznie was przepraszam. Zepsułam nam dzień, bo wiecie, wygrałam tylko 2 bilety. A ponieważ oboje chcieliście iść, nie byłam w stanie między wami wybrać. Żeby nie było, że któryś z was faworyzuje. O, Rozalko, wcale tak nie myślimy. Jasne, że oboje chcieliśmy iść, ale zrozumielibyśmy. Pewnie, a w ogóle Tordza też wygrał 2 wejściówki. Gdybym wiedział, mógłbym się jemu wprosić. No rozrabiałam. Powinnam była się wam przyznać. Obiecuję, że od teraz będę uczciwsza. O, uścisk! Ja też muszę być uczciwszy. Że co? Że co? Nie jestem prawdziwym ochroniarzem. Też miałem 2 wejściówki i nie umiałem wybrać między kuzynem a ogrodnikiem, więc im oddałem bilety, a sam wszedłem w przebraniu. To ci dopiero. Nauczyliście mnie dziś czegoś. Idźcie, bawcie się. Tak! Dziękujemy! Na mleczno-czekoladowy shaker! Proszę trzymać ręce i nogi wewnątrz shakera. I spieniamy! Myśli, ale powiem mu, co powinien myśleć! Ale dlaczego ja muszę jechać z tobą? Rozalka, to twoja dziewczyna! To wcale nie jest moja dziewczyna! Hirk, my tu dosłownie przekraczamy rwącą rzekę. Czy jesteś pewny, że chcesz się ze mną teraz kłócić? O, ciekawe, kto do nas przyjechał. Pójdę kogoś wpuścić. Wiecie, że pod drzwiami czatuje na was gang wściekłych kotów? To jest brat mamy, Krzysztof, jego żona, Fredzia i ich dzieci. Karolina, Kajtek, Karol i Kamila. No i moi dziadkowie. Co słychać, Haniu? Stęskniłaś się za Robertem? Jest w sklepie, chodźmy.
cyrku. Po takiej długiej podróży pewnie jesteś głodny. Coś bym zjadł. Ciastka owocowe. Bracie, patrz, to twoja piękna, oddana ci dziewczyna. Taki kawał do ciebie jechała. Jeny, Hanuś, ten dzień jest coraz lepszy. Dostałem metkownicę, a teraz widzę ciebie. Rabuś, powiedz, o co chodzi z tą przeprowadzką? Wiadomość jest szokująca, ale nie martw się. Wszystko już rozkminiłem. Dziadek mówi, że mogę z nim tu pracować, a sklep jest zarąbisty. Chodź, oprowadzę cię. Zobaczysz, że ci dałem mleko. Jak to go nie przekonałaś? Rozpływał się w zachwytach nad sklepem, potem pojawił się dostawca kabanosów, a wtedy już całkiem się poddałam. Musimy jakoś ściągnąć jego uwagę na problem. Teraz to się chłopaki będą oglądali. Już wiem. Czemu wy wszyscy ciągacie mnie za rękę? Oj, chyba się przejadłem. A teraz pobawisz się ze mną w piratów? O, Kajtek, uwielbiam bawić się w piratów, ale zaraz mnie rozsadzi. Znam na to lekarstwo. Co pani... O, no to bawmy się. Broń się! Zamawiamy metamorfozę. Och, nareszcie. Na początek wywalimy te twoje ciuchy. Zwykle daję je biednym, ale tych to nikt nie zechce. Nie dla mnie, dla niej. Oj, sorry, ja żartowałam. Masz naprawdę fajny styl, taki niechlujny, taki... Dobra, do dzieła. Skarbie, nic ci nie jest? Ach, będę ci musiał policzyć za mąkę. Będę bardzo tęsknić, misiaczku, ale cieszę się, że mamy plany na przyszłość. Ja też, kochanie, będę odliczał dni do następnego spotkania. A więc my też się żegnamy. No, do zobaczenia, leszczu. Wow, pierwszy raz mnie przytuliłaś. Nie przyzwyczajaj się. Ale jej zrobię cudną niespodziankę. Brawo, Haniu! Świetny swing! Zasługa twoich indywidualnych lekcji. Indywidualnych co? Cześć, skarbie! Robert? Tak, to ja, twój chłopak, Robert. Chciałem ci zrobić niespodziankę, ale dość już o mnie. Kto to jest? Kolega z klasy, Egon. A, ty to zapewne ten sikaczek, o którym wciąż słyszę. Ten misiaczek. Egon pomaga mi z techniką, to dosłownie najlepszy tu golfista. Czad, dokładnie jak pomaga? O, z techniką, o tak. Mocno chwyć kij, Haniu! Szerzej nogi! Świetnie ci idzie! To moja autorska wersja Egona. To żywcem ja, Haniu! Co nie? Normalnie wprost przezabawne. Hania jest świetna, szczęściarz z ciebie. Dzięki, Ogon. Egon. Ogon, no jasne. Jak się cieszę, że wpadłeś. To Karol z papugiem? Hej, jak się masz, Haneczko? Jakoś sami się wprosili. Musisz zobaczyć, jak poprawiło mi się wybicie. Dzięki Eganowi. O, przestań, Haniu, bo się zarumienię. Super, tylko sprawdzę, jak tam chłopaki. Lepiej się upewnić, czy są grzeczni. Wyście to widzieli? Ten pajac podrywa mi Hanię. A ona też jakoś przesadnie go nie odtrąca. Słusznie się martwisz, on wyraźnie na nią leci. A, on to ciacho, a ty? To ty. A, to okropne, co mam zrobić? Luzik, wystarczy, że zrobisz z niego durnia. To nie będzie niemiłe? Jak tam chcesz, lecz nie przychodź mi płakać w dniu jej ślubu. Co? To zobaczyć.
owszem byłeś, ale się skończyłeś. Świetna gra, Robert. Świetna! I to jak? Nie widziałem takiego talentu nigdy. Ja mam wiele zdolności. Może dołączysz do nas? Przydałaby nam się taka gwiazda. Ale przecież gwiazdą jest Egon. Cóż, on nią był. Egonie, musimy koniecznie pomówić. Nie trzeba, trenerze. Po tej partii rzucam golfa. Wrócę do domu i zatrudnię się w rodzinnej firmie naprawy kibelków. Rodzinnej firmie naprawy kibelków? Ja, nie jest tak źle. Przynajmniej będę bliżej dziewczyny. Bliżej dziewczyny? No, nawet narzeczonej. Narzeczonej? Przykro mi, że odchodzisz, Egon, Robuś, będziemy w drużynie. Zamieszkasz ze mną, cudownie się składa. W tej kwestii... nic z drużyny, trenerze. Ty nie możesz odejść, Egon. I Haniu, chociaż bardzo bym chciał, ja nie mogę tu z tobą studiować. Dlaczego? Dlaczego? Bo ja ściemniałem. Karol, Papuk i wszystkie tamte zwierzęta mi pomagały. Nie słuchajcie go! Czy ja wyglądam na takiego, co by mu pomógł? Udowodnię to. Patrzcie, tak wyglądają moje uderzenia. Tak się z Egonem zbliżyliście, że bałem się, że cię stracę. Więc chciałem go ograć. Przepraszam cię, Haniu, Egonie i was wszystkich. Robert, to niedorzeczne. Kocham cię i nie zostawiłabym cię dla Egona, ani dla nikogo innego. Serio? Oczywiście, misiaczku. To znaczy, nie jestem noga w golfa. Nadal mam dryg. Oczywiście, cały czas to wiedziałem. Tylko tak żartowałem. Błagam, nie zostawiaj nas. Spokojnie, nigdzie się nie wybieram, trenerze. Plan jak zwykle wdycha. A ty o mamy masz? Cześć, Kajtu. Cześć, stary kopelat. Nareszcie. Jesteście? Samoznakowanie dróg. Witaj, moja piękna księżniczko. O, cześć, Karol. Wchodźcie, wchodźcie. Robert jest na dole w sklepie. Idźcie przywitać, ale jeśli znów zatrzasną się w dziale na białowym, to go nie wypuszczaj. Niech się nauczy. Nie byłam pewna, czy będziecie na śniadanie, czy na lunch, więc zrobiłam oba. Chętnie zjem oba. I za to cię właśnie kocham. Mam ci, Hirek. Chodźmy. Egzekucja już czeka. Dobra, szanuję pirackie zwyczaje. Ale czy mogę najpierw zjeść? Jasne. Jestem porządnym piratem. Witaj z powrotem, Leszczu. Cześć, Rozalko. Przywiozłam ci prezent. O, super. Bluza z koronnych kniej. Kupiłem w salonie gier i żarełku. Trochę ją czuć czosnkowym chlebkiem. Lepiej niż pachnieć psem. Dzięki. Au! Rozalko, Sławek dzwoni! Oddzwonię później. A kim on jest? A, Sławek to jeden z paczki przyjaciół Rozalki. Znają się jako łyse konie. To takie urocze! Super, chętnie ich poznam. Nie, nie, ten weekend mam tylko dla ciebie. No chodź, mamy trochę do nadrobienia. Hej, oddawaj mi mojego więźnia. Misiaczku! Skarbie! Och, jaki ty zimny! Właśnie wyszedłem z sekcji na białowej. Zobaczysz moje sklepowe innowacje? Zrobiłem w kasie tak, że teraz wszyscy prezydenci patrzą w tę samą stronę. Ależ z ciebie biznesmen. Dzięki, ale tyle mi to zajęło, że teraz będę musiał pracować do 5:00. Totalnie spoko. Będę miała dzień na zwiedzanie miasta. Mam nadzieję, że polubisz się tak jak ja. Z pewnością tak. Zawsze się czułam dziewczyną z miasta. Skarbie, możesz mnie wypuścić? Chciałem ci przynieść picie. Cześć, Rozalka! Hej, tam ci cię wołali. Hej, nie słyszałaś nas? No, najwyraźniej nie. Cześć, jestem Hirek. Rozalka pewnie wam o mnie mówiła. Właściwie to nie. Jestem Cecyl. To jest Sławek, a to Nikuś. He, to skąd się znacie z Rozalką? Hirek należy do mojej mrocznej przeszłości. Ha, jedyny mroczny epizod to festyn odpustowy, po którym wymiotowaliśmy watą cukrową. Musimy już iść. Chcecie iść z nami? Jasne! No, w parze! Witamy na tarasie widokowym. Nie zapomnijcie o gratisowym zdjęciu przy wyjściu. Ten widok jest wspaniały. Nasz najwyższy budynek nawet się do nich nie umywa. Ale widać z niego kurzą fermę mojego kumpla Leosia. W życiu nie słyszałem o kurzej fermie w mieście. Ja nie mieszkam w... O, patrzcie, sterowiec.
A, poleciał. Hej, Rozalko, trochę tu chłodno. Nie chcesz może założyć bluzy? Mnie nie chłodno. To czy ja mógłbym pożyczyć? Chłodno mi. Nie, wcale nie. Pożycz mi ją. Hej, masz jakiś problem? Wiem, co się dzieje. Skłamałaś kolegom, że jesteś z wielkiego miasta, a nie z koronnych kniei. Co? To jakiś absurd. Wiem, co mówię. Wstydzisz się, że jesteś z koronnych kniei? Zostaw to już, Hirek. Więc rób sobie, co tam chcesz. Ja nie zamierzam kłamać, skąd pochodzę. Czemu musisz mi wszystko psuć? Wcale cię tu nie zapraszałam. Racja. W takim razie lepiej pójdę. Jak tylko pstryknę sobie tę gratisową fotkę. Hirek, nie możesz wyjechać. Nie chciałam tego powiedzieć. Zostań, proszę. Po prostu nie rozumiem, czemu nie chcesz, żeby koledzy wiedzieli, że jesteś z koronnych kniei. Nie wiem. Chciałam, żeby myśleli, że też jestem z miasta, żeby się ze mną kumplowali. Jeśli naprawdę są twoimi przyjaciółmi, to lubią cię za to, kim jesteś, a nie skąd pochodzisz. Masz rację. Dzięki, Leszczu. Chodź, mamy dużo do nadrobienia. Robimy rutynową kontrolę drzwi i to do naprawy. Czy możemy zacząć od poprawienia mojego zdjęcia? Nie wyszedłem na nim korzystnie. Jasne, ale najpierw muszę coś załatwić. Hej, macie chwilę, chłopaki? Nie byłam z wami szczera. Nie jestem z miasta, tylko z małej mieściny Koronne Knieje. Oboje jesteśmy. Przepraszam, że skłamałam. Zrozumiem, jeśli nie będziecie chcieli się kumplować. Jasne, że się chcemy kumplować. No, a co u nas to? Ja jestem z Kansas. Czekajże, co? No dobra, żartowałem. Hej, skoczmy coś wszamać. Wzięło mnie na czosnkowy chlebek. Cześć, Hirek! Hola, harmidomsy! Różo, Hania mówi, że macie ciekawą sytuację. Tak! Mój astrolog wróżbita Ernesto wyczuł, że nasze miasto jest przeklęte. Na miłość Einsteina, wszyscy wiedzą, że klątwy to klitus bajtus. Skarbie, oni przywieźli flan! Flantastycznie! Niezłe, jestem flanem twoich żartów. Zobacz gumową wieżę Eiffla. Jej, Hirek, idzie ci coraz lepiej. Dużo ćwiczyłem. Mam nadzieję, że nie zawadzamy. Oczywiście, że nie. Zawsze znajdziemy miejsce dla 12 gości. Od moich rzeczy w bara. Pobawię się wszystkimi. Są chętni na obiad? Tęskniłam za zapiekanką twojego taty. Nie tak jak ja za tamale z twojej abueli. Chyba coś nas ominęło. Muszę już. O! Puk, puk, pukam do łazienki naszej drzwi. Muszę, siusiu. Nie, misiaczku, ty pierwszy. O, skarbie, nigdy bym nie wszedł przed tobą. Jesteś moim numerem jeden. Nie, ty jesteś moim. Za to ja muszę numer dwa. Harmidom, ska, punkt. Hej. Sorki, to jednak wezmę. I komu potrzebna łazienka? No, ten zlew mamy tylko dla siebie. Nie tak ostro! Szczoteczka księżniczki! Jak śmiałeś! Za to z pozytywów. Nie musimy spać na ziemi. Po zastanowieniu wolałabym jednak na ziemi. Przynajmniej nie leżysz w trumnie. Dobranoc. Obyście spali jak zabici. Ja chcę wracać do domu! A mnie się podoba. Możemy udawać, że jesteśmy staroegipskimi mumiami. To mi wcale nie pomaga. Przestań się na mnie ślinić. Hej! Papuk, żartujesz sobie? Przytulcie mnie. Słuchajcie, to był długi dzień. Postarajmy się zasnąć. Ale tu w mojej trumnie coś siedzi. Ela, błagam, nie możemy.
możemy tu zostać. Jest nas za dużo. Micha, może i jest ciężko, lecz przynajmniej nie jesteśmy w przeklętym mieście. To dużo gorsze niż klątwa. A to co, Ulicha? Nie, jestem nadal w trasie. Ojeme bien, musisz odwołać moje następne spotkanie. O, ściemnisz znów, że to klątwa. Kefejo, ten pryszcz chyba jeszcze mi urósł. Moi fani nie mogą mnie tak zobaczyć. Wróżbita, Ernesto? O, fanka. Uwielbiam fanów. Naugałeś, że wielkie jeziora są przeklęte z powodu pryszcza? O, gniewna fanka. Ernesto znika. Nie jesteś w telewizji. To nie zadziała. Przez ciebie moja abuela wywiozła nas z miasta, a teraz skaże nas na życie w lasach. Aj, tego nie przewidziałem. Strasznie przepraszam, muchacha. Nie przypuszczałem, że moje słowa mogą wywołać taki zamęt. Proszę, pozwól mi to naprawić. To weź się i przyłóż. Groźna jesteś jak na swój wzrost. To ja, wróżbita Ernesto. Pauza na aplauz. Kto? O, patrz, Bobo we własnej osobie. Mucho gusto, Bobo. Wszechświat mi mówi, że mój największy fan ma wielki problem z klątwą. Och tak, widzę czarną chmurę. Nie martwcie się, moje Ernestynki, ja was ocalę. Oczyścimy wielkodomskich. Dziękuję, Ernesto. Ocaliłeś moją familię. Naprawdę jesteś debeściak. Do usług. Nie zapomnij kupić każdemu po mojej nowej książce. Studestino. Aha, już sam mówiłam w trzech językach. I mam coś na tego pryszcza. Cześć, skarbie. Przepraszam, że nie odebrałam. O, ty mów. Muszę ci opowiedzieć tylko piętą historię z naszą zamrażarką. O nie, znowu to! O, myślałam, że lubisz, jak opowiadam. Nie, 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 o to chodzi. Myślałam, że usiadłam na małym wężu, ale to była tylko frotka. A, wiem, to był głupi pomysł. Co? To nie było specjalnie. Ja? Nie, 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 ty skarbie. Niechcący stryłem Lola. Za chwilę posprzątam. Więc o czym to mówiliśmy? O zamrażarce? O, tak! Właściwie to nie ma o czym gadać. To nudy. Pomówmy o twoim dniu. O, dobra. Nie uwierzysz, co się stało na matmie. Właściwie to też same nudy. To pewnie chcesz już sorki, ty mów. Czekaj, musisz iść? Dobra, to całus. Pa. Kolacja za kwadrans. Wypróbowuję nowy przepis z dorsza. Kolacja za kwadrans. Babcia robi, no wiecie, wszystko. Stary, czy ty płaczesz? Co się stało, córeczko? Hania i ja mieliśmy właśnie najbardziej niezręczną rozmowę w dziejach. Zaczekaj, wezwę wsparcie. To trochę nie moja działka. Ale za to nasza. Czemu było tak niezręcznie? Czy odległość nas dopadła? Czy tracimy nasze połączenie? Tak, to beznadziejne. Powinieneś uwolnić Hanię, by znalazła prawdziwego faceta. Karolku, może pójdziesz skorzystać z nocnika przed kolacją? Nie przejmuj się, Robercie. Wiesz, że twoja ciocia i ja byliśmy z dala od siebie, kiedy była na studiach. O, my z tatą byliśmy rozdzieleni przez miesiąc, gdy miał mononukleozę. W tych przebrzydłych mikrofonach do karaoke aż się roi od zarazków. Tato! Ale nawet gdy dzieli was odległość, nadal można zachować płomień uczucia w sercu. Ciociu Fredziu. Ciemna strona łyżki. To podobno jest najbardziej romantyczna restauracja w mieście. Dosłownie je się w kompletnych ciemnościach. Trendy. Hej, skarbie, znalazłem nam wolny stolik. Złóż pan brzędzie. Przepraszam pana, albo panią o niskim głosie. Zaczekaj, misiaczku, chyba znalazłam włącznik światła. Tak mi przykro, misiaczku. Hej, nie przejmuj się. Może skoczymy na nachos do Filipa i papierowe ręczniki. Z podwójnym serem i na ostro. Hani ulubione. Napój wiśniowy z lodem. Roberta ulubiony. O, beznadzieja. Skarbie, nie wiem, co się z nami dzieje. Ja też nie. Jeśli tak nam się nie układa, to może trzeba spojrzeć prawdzie w oczy i pomyśleć o rozstaniu.
Smarkacze, macie posprzątać. Może lepiej się umyję przed powrotem. Dziadek się wścieknie, jeśli sklepowy wóz będzie czuć serem, czy czymkolwiek to coś jest. To już 10 minut. Co jeśli nie wróci? Może nie chce mnie już widzieć? Robert? Wiesz, drzwi do łazienki się zacięły i nie mogę stąd wyjść. Dobra, misiaczku, strażacy są już w drodze. O, mam nadzieję, że szybko przyjadą. Wiesz, że mam problem z zamkniętymi pomieszczeniami. Nic się nie martw, ja nigdzie nie pójdę. Będę z tobą rozmawiać aż do ich przyjazdu. O, dzięki, skarbie. To o czym pogadamy? Mogłabym opowiedzieć ci o tym śmiesznym zdarzeniu z matmy? O tak, chcę o tym posłuchać, bardzo. O, a w zeszłym tygodniu na kolację tata podał coś z dorsza. Fajnie, ale coś jak paluszki rybne czy bardziej filety? Dobra, to oddałabyś raczej wszystkie sery czy wszystkie desery? O kurczę, to trudne. No właśnie, no bo co z sernikiem? To takie miłe. I takie łatwe. Czemu wcześniej nam nie wychodziło? Nie mam pojęcia. Chyba ten jeden niezręczny telefon sprawił, że spanikowałem. Ja też. Może próbowaliśmy naprawić coś, co się nie zepsuło. Znaczy, wiemy, że się kochamy, prawda? Oczywiście. Jesteś najlepszą częścią mojego życia. O, misiaczku. Świetny pomysł z tą podwózką, skarbie. No wiem. Czyż to dosłownie nieromantyczne? Tak. Hej, może dooglądniemy ten film, jak wrócimy. Mimo, że wiem, że Nina umiera. O, weźcie, ludzie, nie spoilerujcie! Dostawa specjalna dla Rozalki. No niezłe, Hiku. Wesołego żartu ratonu. Numer z lipną klepką? Co to jest? Zlot amatorów? To tak na rozgrzewkę. Zero do zera. Zero. Nada. Dzięks, papuk. Trzyma punktację. Okej, okay. Zasady. Jeden punkt za żart, minus jeden punkt za wtopę. Cały dom wchodzi w grę. Ale nie wolno tykać abueli, jeśli ci życie miłe. Uwaga! Żartoraton, czas zacząć! Hirek, zostawiasz pułapkę w Mercado, ha? Spryciulek. Wiesz, co nie było sprytne? Zostawiać tu plecak. Tak, wypełnimy ci go czymś pożywnym. Może 5 kilo bananów? Lepiej coś bardziej czujnego. Zostanie przynętą na koty. Jesteś geniuszem zła. Zaraz mu powiem. Nie, nie, nie to okno! Strzał w stopę! Minus jeden punkt! Papuk, naprawdę nie musisz. Nie mogę już spaść poniżej zera. A? Zasady są dla mnie święte! Hirek musi korzystać z klopa, a wtedy to się dopiero zdziwi. Papier toaletowy z papieru ściernego. Dobra, pasta do zębów jest. Ups, mam ją na rękach. Iga, nie! Minus kolejny punkt! O raju, Rozalko! Strasznie przepraszam! Daj zetrzeć to! Może zakradniesz się do Mercado śledzić Hirka i dasz mi znać, jakie żarty planuje. Bądź ostrożna! Rekonesans! Lecę! Iga, to było na Rozalkę! Sorki! Au! Minus 10 punktów dla Hirka! Ogłosiliśmy rozejm, bo żartoraton nam się nie sprawdza. No, niezła zmyłka. Wmawiacie mi, że już po żartach. Widzę cię. Iga, na serio. Masz świetne pomysły, ale mistrzem żartów nie zostaje się z dnia na dzień. Potrzeba czasu, a ty trochę jakby... Nie, rujnujesz im żartoraton. Papuk! Nie, ma rację. Może poćwiczysz i dołączysz za rok? Tak, wyluzuj. I tak miałam już dosyć żartów. Tylko nie chciałam was tak zostawić. Ale jak tak, to ja już spadam do zoo. Nie było zbyt brutalnie. Bardziej niż bombardowanie mango nie bolało. Słusznie. No, wojna na żarty wraca. Ty przodem. Dziękuję bardzo.
pobiegła tam. Wąż! Wąż? Gdzie? Iga? Gdzie jesteś? Tutaj! Utknęłam i nic nie widzę! Powiedzcie, że Iga nie jest w wężu! Uciekałam przed małpami i wpadłam do tej ciemnej, lepkiej jaskini! Tak! Jestem w wężu! Spokojnie, Iga! Idziemy! Jedyna siostra zjedzona przez gadzinę! Ja nie jestem jeszcze na to gotowa! Co to to nie? Puść! Nie wyłazi! Wypluj mi siostrę! Iga, przepraszam cię! Nie powinniśmy mówić, że nam psujesz żartorato! Gdybyśmy cię włączyli, to by się nigdy nie stało! Nie szkodzi, Rozalko! Bo to był niezły żart! Iga? Okej, co tu jest grane? Na początku byłam na was zła, że mnie wykluczyliście. Potem postanowiłam się odegrać. Dałam Igorowi do połknięcia walkie-talkie w dużym indyku. Indyka widać zatrzymał. Aleśmy wam dały popalić. Czekaj, nastraszyłaś nas dla żartu, że ten gad zeżarł cię żywcem? To mega żart! Serio? O, dzięki. Sorki, że cię nie docenialiśmy. Za rok już tego błędu na pewno nie popełnimy. Punk rozbity! Wygrywa Iga! Siaczku, jak bardzo się cieszysz na naszą jutrzejszą rocznicę? Bardzo, mój skarbie. Nie mogę się doczekać, by uczcić nasz pierwszy wspólny wypad na pizzę. Tia Fredzia zrobiła mi nawet okolicznościowe wdzianko. O, jakie to romantyczne. Pójdziemy do salonu gier i żarełka? No jasne, to tam wszystko się zaczęło. Pamiętasz, jak dzieliliśmy się pizzą pepperoni? Jasne, rzuciłeś się na nią i sparzyłeś sobie język. Oj tak, koszmarnie bolało. To co, wpadam po ciebie jutro. Czekam, pa, misiaczku. Abuelo, jak dobrze, że jesteś. Świętujemy jutro z Hanią rocznicę naszej pierwszej pizzy. Czy mógłbyś mnie zastąpić? Przykro mi, ale wybieram się na wielki slot Mercado. W tym roku rozdawać będą dzwonki wieczne. No cóż, tego nie można opuścić. Będę to musiał powiedzieć Hani i cioci Fredzi. Strasznie się cieszyła na to pizzowe wdzianko. Nawet sobie nie żartuj. Idź zobacz się z Hanią. W rodzinie jest pełno ludzi, którzy cię mogą zastąpić. O nie! Zapomniałem im coś powiedzieć. Telefon! Dzwoń do Rozalka! Na zawsze razem. Zżeram gluty. Cześć, Robert. Co tam? Zapomniałem wam coś powiedzieć. Łazienki są wyłącznie dla klientów. Muszą coś kupić. Zwykle zachęcam do wzięcia papieru toaletowego. I po to dzwonisz? Chyba damy sobie radę sami. Adios! Co znowu? Gdyby ktoś wpadł po orzechy włoskie... Nie ma mowy! Włoskie są paskudne! Hejka, gdzie mam wstawić te mango? Tylko sobie chwilę poćwiczę. Dzięki, Paweł. Postaw obok ryb. Nie, tylko nie obok ryb, bo przejdą rybim zapachem. I nie pozwól ci więcej Pawłowi ćwiczyć z owocami. Robert, przestań się martwić. Damy sobie radę. Robert? Dokładnie. Nie podoba mi się to... Odłączenie kamerki. A nam się nie podoba, że nas szpiegujesz. Mamy wszystko obcykane i wiemy, co robić. Tylko spójrz. Wszystko pod kontrolą. Co ty opowiadasz? Mango czuć rybą, mleko stoi w złą stronę, a puszka jest przesunięta o prawie centymetr. To gruba przeginka i drobiazgi bez znaczenia. Dla mnie mają znaczenie. Nie pozwolę, żeby jakieś małolaty mi tu właziły i wszystko psuły. Zrozumiesz, jak podrośniesz. O, sądzę, że teraz już doskonale rozumiem. Chcesz prowadzić Mercado wyłącznie po swojemu. To prowadź je sobie sam. Tak, dobrze gada. Tak. Już nas tu nie ma. I co teraz? Nie mogę zamknąć Mercado. Paweł po pracy wpadnie po batonik proteinowy, a potem pan czyż będzie potrzebował kawy przed nocną zmianą, plus Hania na mnie czeka. O nie, Hania! Matyldo, zaraz wracam! Nie śpiesz się! Przepraszam, że tak długo mi się zeszło, skarbie. Trudno. Weźmiemy pół z peperoni, a pół z serem. Nie! Nerkowce są strasznie drogie! Powiedziałam z serem. O, jasne, tak! Weźmy z serem. Co to jest? Jeden marny kwiatek? Moja ukochana zasługuje na bukiet. WZHSZB. ZB znaczy z bukietem. Wiedziałam! Jesteś ze swoją drugą miłością i to w naszą rocznicę! Skąd? Matylda i ja tylko się przyjaźnimy. Może gdybym była 50 lat młodsza? Mówię o Mercado, Robert. Ach, nie, nie, Haniu! Och,
Och, misiaczku, to takie romantyczne. A te pizza taco z twojej abueli są przepyszne. Dzięki, skarbie. Cieszę się, że wreszcie obchodzimy rocznicę pierwszej pizzy tak jak trzeba. Dzięki, misiaczku. To dosłownie najlepsza rocznica pierwszej pizzy w dziejach. O, może ty, Afrazia, nie powinna była używać prawdziwego peperoni? O! O!